bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na ziemi sądeckiej, w Uszynie, w pięknym Uszynie, na drugim już turnieju piłkarskim chłopców, tak, drużyn, przedstawicieli naszych powiatów, naszych regionów. Serdecznie witam wszystkich gości. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać. Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteście tutaj w Uszynie, że są młodzi piłkarze, ale to wszystko jest możliwe dzięki temu, że możemy współpracować, że przyjeżdżają przyjaciele, właśnie wy ze swoimi władzami. Przyjeżdżacie tutaj i cieszymy się z tego, że możemy się spotkać. Wszystkim małym zawodnikom życzę zadowolenia z rozgrywek, wielu bramek i życzę, abyście wszyscy postępowali przede wszystkim zgodnie z zasadą fair play. Bardzo dziękuję wobec wszystkich gości i zawodników panu Stanisławowi Złotowskiemu, przewodniczącemu Komisji Sportu Powiatu Nowosądeckiego, niezwykłemu człowiekowi zaangażowanemu bardzo, bardzo mocno w sprawy sportu, szczególnie w sprawy sportu dzieci i młodzieży. I za to, panie radny, panie Stanisławie, dziękuję i gratuluję już dzisiaj, przed rozpoczęciem zawodu. Drodzy Państwo, przyjaciele, drodzy zawodnicy, rozpoczynamy zawody. Myślę, że mogę użyć tej formuły, chyba, panie Stanisławie. Tak. Drugi turniej piłkarski uważam za rozpoczęty. Thank you.